Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, w 59. kronice Retro i Karusa 1618 w 81. filmiku na kanale. W tym materiale dowiecie się, w jaki sposób udało mi się wyrugować ten oto sprzęg. No, pracy będzie troszkę przy odbudowie konstrukcji i kratownicy w tym miejscu, ale nie jest źle, bo ten element mam kupiony nowy. Także zapraszam na... Dobrze, to tak, ogólnie odpalniczkowałem wszystko dookoła, tutaj, wcześniej przed filmikiem jeszcze zrobiłem to od środka, czy tyle wystarczy, zobaczymy. Zaraz biorę basie i będziemy uderzać, z tej strony fajnie wybrzuszyło. No powiem Wam, że pokażę, jak po zdemontowaniu sprzęgu pokażę, o co chodzi, ale z tym sprzęgiem dużo by my po prostu nie najeździli jeszcze. Także zostawię Was może już tutaj troszeczkę bliżej i zaraz przejdziemy do młotkowania. Coś takiego, tylko poczekajcie. Podepnę sobie jeszcze ładowanie, żebyście się mi nie wyłączyli. I teraz próba. Wszystko pięknie, ładnie, ale jeszcze gdzieś trzyma, także uwaga, będziemy ciąć, włączam na hiperlapse. Widzicie, walka trwa, jest problem. Jest wszystko poobcinane, tylko trzyma na tych zgrzewach. Wpadłem teraz na taki pomysł, że wspomogę się ciągnikiem rolniczym, także pomalutku. Muszę Was przestawić tylko, tak żebyście widzieli to od boku. A ja w tym czasie będę podjeżdżał z winę węża i będę podjeżdżał ususem. O, tak będzie chyba lepiej. Dobra. Dobrze, no jak widzieliście, udało się. Ursus jak zwykle pomocny. Już Wam wytłumaczę, co i jak. Dlaczego go wyciąłem? No, jest do wymiany. Zaraz pokażę dokładnie dlaczego. Ale tak, jeśli chodzi tutaj do odbudowy, jest ten profil, czyli to jest dokładnie
ten. Od środka ma w miarę dobre ścianki, ale tu jest dno. Tu, jak widzicie, już na załączonym obrazku do odbudowy, to również. To będzie chyba dobre, ale pionowy profil ten tutaj również, który idzie na sztorc, też jest do wymiany. Tu jest ok. Tu będzie problem, znaczy problem, tu będzie trzeba ściągnąć właśnie teraz, jak sobie wyciąłem sprzęg, mam dużo miejsca. Muszę wymienić tą blachę, która jest zaraz za mostem napędowym. Z tej strony teraz będę miał elegancko. No oczywiście, widząc takie coś, to już wiem, że tutaj nie ma tego profila. Także tak czy siak muszę go wymienić. Także polecam pewno ten profil, dolny, wszystkie piony i nowa blacha. Blachę może tutaj nawet zastosuję w ocynku, żeby mieć spokój na lata, bo to jest ciężki dostęp, a po wstawaniu sprzęgu nie będzie mi się chciało robić. No i teraz tak, o ile mocowania drążków reakcyjnych są ok, to już zauważyłem tutaj, że profil poprzeczny, który idzie pomiędzy drążkami, pomiędzy wspornikami drążków reakcyjnych, jest również do wymiany. Tego wyciąłem, no ale nie żałuję, że go wyciąłem, bo zobaczcie, no oczywiście cała katownica wykała się z dwójki, ja już robię teraz z trójeczki. Teraz tak, będę musiał dokupić, bo o ile dobrze teraz już przemierzyłem, to mi zabraknie jakieś, nie wiem, 1-2 metry tego profilu. Teraz tak, to jest, to zostaje, bo no to było wymieniane ogólnie, to jest ładnie z całości puszczone przez cały samochód, także to zostaje. Jedynie będzie tutaj zaślepione. Spód tu był odbudowywany, także tylko trzeba będzie to przejrzeć. A w sumie poczekajcie chwilę, nawet to od razu przejrzymy razem. Jeśli chodzi o sprzęg, już sobie go obrócę. Czemu go wymieniam? No to patrzcie, co się dzieje tutaj z tyłu. Teoretycznie byłoby to wszystko do odbudowy, no ale nie chce mi się. Lepiej kupić, póki jeszcze jest dostępny nowy element, który już zresztą mam. I go po prostu wymienię. Te elementy tutaj oczywiście to będzie wszystko do odbudowy, będzie nowe. Będę musiał to wspawać, ale to dopiero po wspawaniu już nowego sprzęgu. Jeśli chodzi o sam sprzęg, o, pięknie, nie? Jeśli chodzi o sam sprzęg, ten, który tutaj jest, ja go nie utylizuję. To znaczy, mam zamiar wziąć i przyspawać taką oto belkę, identyczną jak tutaj. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Wzmocnić go, zrobić pion do łącznika centralnego. I chodzi o to, że w razie czego, jeśli kiedyś bym miał potrzebę ściągnięcia jakiejś przyczepy albo cokolwiek, przestawiania i tym podobne, to będę miał bez problemu zaczep do ciągnika. Jakbym miał taki sprzęg wtedy, kiedy rozbierałem olkuszką przyczepę 519, to pewno byłaby ona u mnie. Dobrze, jeszcze wracając do elementów, no to sami widzicie. No ale pomalutku do przodu, zaraz wydmucham to tutaj i zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze nie kończę odcinka, postawię was może tu. Dobrze, jak sami widzicie, wydmuchane, wziąłem sobie młotek, niczym rewidor taboru kolejowego, także postukamy sobie trochę. Powiem tak, duża część tego tutaj materiału odpadła, ale ten profil jeszcze tutaj zostanie, także to nie jest źle. To znaczy na ten moment zostaje, bo wszystko się okaże, jak pozbędę się całkowicie tej blachy tutaj, która pozostała jeszcze po sprzęgu, bo to musi być ładnie wszystko wyczyszczone, tak żeby nowy elegancko wszedł, żeby czop tego, dziura na czop przegubu była dokładnie 110 cm od tego profilu. Także on musi tu elegancko wejść.
No jest tu pełno syfu. Tu jeszcze pewno ta ziemia pamięta zagłębiowskie i śląskie drogi. Bo nie dziwię się jakby, bo tu nikt praktycznie nigdy nie był, nie? Ale no co, nie jest źle. Pomalutku do przodu. Chyba będziemy nad tym kończyć, bo już jest ogólnie zimno. W tym roku na pewno go już nie wspawam, bo mamy połowę grudnia. Wy pewno będziecie już widzieliście filmik rocznicowy, także to jest filmik zaraz po filmie rocznicowym. Ale możliwe, że przed takimi cieplejszymi dniami uda mi się jeszcze wyspawać całą tutaj konstrukcję. Muszę się zająć sankami zbiorników powietrza, żeby były gotowe. I co tam jeszcze przygotować? Przygotować drążki reakcyjne dachu, bo ogólnie wszystkie gumy, wszystko mam pokupowane, tylko trzeba je po prostu wyprasować, ale to są takie bardziej prace garażowe. W miarę możliwości czasu będziecie na bieżąco, bo w przyszłym roku mam zamiar bardziej rozwijać ten kanał tutaj, tak żebyście po prostu wiedzieli, co się dzieje. No a tak to tym odcinkiem chcę życzyć wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i samych sukcesów i pozytywnych miłośniczych przeżyć w nadchodzącym roku 2022. Także trzymajcie się. To już jest prawdopodobnie ostatni filmik z 16-18 w tym roku. Pojawią się jeszcze kilka materiałów z Holownika, może z Jelcza. Tylko muszę to dobrze obrobić.